Czy zastanawialiście się może, dlaczego moją bohaterkę nazwałam Zagnij róg? Może ta sprawa się dzisiaj wyjaśni. O tym, kto zaginał rogi. Wiedźma Zagnij róg podgryzała ciastka z dziurką i czytała pożyczoną przez Grzegorza książkę. Była to biografia, czyli opowieść o życiu. O życiu pewnej księżnej z dalekiego kraju. Czarownica była bardzo zainteresowana historią, dlatego ledwo skończyła śniadanie, siadła w swoim ulubionym różowym fotelu i czytała aż do obiadu. Pamiętając o przygodzie z pierogami, nigdy nie czytała przy jedzeniu, ale zjadła wszystko w zastraszającym tempie, by jak najszybciej wrócić do przerwanej lektury. Grzegorz, zmywając po obiedzie, rozmyślał. Ona wciąga obiad jak odkurzacz. Od kiedy przyniosłem jej tę książkę, nawet nie ma czasu, by na mnie krzyczeć, bo ciągle czyta. Muszę poprosić panią bibliotekarkę o następną taką książkę, to będę miał spokój. Następnego dnia Grzegorz poszedł do biblioteki i poprosił o kolejną biografię. Jednak gdy oddawał poprzednią książkę, tę, która tak bardzo podobała się czarownicy, bibliotekarka zapytała. Dlaczego w tej książce jest tyle zagiętych rogów? Przecież pan wie, że tak nie można. Grzegorz zarzekał się, że to nie on zaginał rogi i postanowił nauczyć wiedźmę używania zakładek. Wrócił do domu i westchnąwszy głęboko wszedł do pokoju czarownicy, aby z nią porozmawiać. Musimy pomówić, zaczął. Jesteś wreszcie, masz dla mnie nową książkę. To jest coś okropnego, jak długo cię nie było. My musimy chwilę porozmawiać. Ja nic nie muszę, oburzyła się wiedźma. Chodzi o to, że zaginasz rogi w książkach. Tak dłużej nie może być. Co? Wrzasnęła czarownica. Ja zaginam rogi? No chyba sobie żartujesz. Nigdy bym nie posunęła się do tego, by zagiąć róg w książce. Ale w ostatniej książce były zagięte rogi i co? Przerwała mu. Twierdzisz, że ja to zrobiłam, tak? O nie, nie zwalaj na mnie swoich win. Widziałam, że ty też przeglądałeś tę książkę. Jeśli ktoś zaginał w niej rogi, to ty. A teraz mi nie przeszkadzaj, bo chcę w spokoju poczytać. Grzegorz wyszedł po cichu z pokoju, ale postanowił użyć podstępu. Ciekawe, jaki podstęp wymyśli Grzegorz. Muszę znaleźć dowód na jej winę. Przecież ja szanuję książki i zawsze używam zakładek. Nie można mnie posądzać o takie zachowanie. Dlatego trzeba coś wymyślić i przyłapać czarownicę na zaginaniu rogów. Jeśli złapię ją na gorącym uczynku, nie będzie mogła się wykręcić, mówił do siebie Grzegorz, przygotowując podwieczorek. Przez kolejne dni starał się przyłapać czarownicę na zaginaniu rogów, ale na próżno. Dopiero któregoś dnia, przed kolacją, udało się. A było to tak. Grzegorz zawołał bardzo głośno. Kolacja na stole! Oczywiście w najlepszym momencie, marudziła Zagnij róg. Właśnie w tej chwili Grzegorz woła na kolację. Niesłychane, żeby chociaż na tę kolację było coś dobrego. Czarownica rozejrzała się po pokoju, bo naprawdę chciała użyć zakładki, ale nie miała pod ręką niczego, co mogłoby spełnić tę rolę. Westchnąwszy głęboko, spojrzała w prawo, w lewo, szybko zagięła róg, a w tym momencie drzwi otwarły się na całą szerokość i do pokoju wpadł Grzegorz z wyrazem triumfu na twarzy. A jednak zaginasz rogi, proszę, nie zaprzeczaj, sam widziałem. Grzegorzu, ale... Czarownica posmutniała i cichutko powiedziała. Masz rację, to ja zagięłam rogi, ale naprawdę nie chciałam tego robić. Tylko, że nie miałam pod ręką niczego, co mogłoby posłużyć jako zakładka. A przecież kolacja na stole, więc się spieszyłam.
Właściwie po co ja się tobie tłumaczę? Wystarczy, że się przyznałam. Zagniruk posępnie ledwo skubnęła kolację. Początkowo była zła na Grzegorza, że ją przyłapał, ale potem złość ustąpiła i czarownica zaczęła się wstydzić swojego zachowania. Oddaj książkę i przeproś za te zagięte rogi. I nie myśl o mnie źle. Mój pra, 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 pra dziadek zaginał rogi we wszystkich książkach. Stąd wzięło się nazwisko naszej rodziny. Ale ja będę się bardzo starać zawsze używać zakładek. Obiecuję. Idź do księgarni i kup jakąś książkę, aby podarować bibliotece w ramach przeprosin. Grzegorz poszedł do biblioteki, a po drodze wstąpił do księgarni. Wybrał książkę i już miał wyjść, gdy zobaczył na ladzie kolorowe zakładki. Uśmiechnął się do siebie. Było już ciemno, gdy Grzegorz wrócił do domu przy ulicy Kurzej Nóżki. Jesteś wreszcie! Zawołała czarownica, stojąc w korytarzu. Chyba zacznę sama chodzić do biblioteki, bo ty przepadasz tam na długie godziny. Co pożyczyłeś? Mam kolejną biografię o aktorce, która została królową. Mam nadzieję, że będzie ci się podobała. Też mam taką nadzieję, rzekła oschle wiedźma. Mam jeszcze prezent. Prezent? Dla mnie? Tak, dla ciebie, powiedział Grzegorz i podał jakby skamieniałej wiedźmie zakładkę z pięknym bukietem kwiatów. Czarownica długo patrzyła na tę zakładkę. Zerkała ukradkiem na Grzegorza i gdyby w korytarzu nie było tak ciemno, Grzegorz musiałby zauważyć, że po jej policzku spłynęła łezka wzruszenia. Bo czarownica Zagniruk już od bardzo dawna nie dostała tak miłego prezentu i to bez okazji. A ten był dodatkowo bardzo przydatny. A może narysujecie jakąś zakładkę z wiedźmą Zagniruk?